LG to w końcu nie tylko telewizory, nie tylko monitory, ale także i inne sprzęty, m.in. sprzęt AGD. Co w tej kategorii udało Wam się przywieźć do Berlina? Oczywiście, sprzęt AGD to jest bardzo duża siła marki i w tym roku IFA 2016 pokazujemy sprzęty, które są najwyższej klasy efektywności energetycznej. Pokazujemy sprzęty, które są najcichsze na rynku. Pojawiają się lodówki, które są najbardziej pojemne, a także komunikują się z użytkownikami. Nowością w tym roku jest seria Centum System, gdzie silniki mają aż 20 lat gwarancji, a efektywność energetyczna tych silników pozwala na klasę potrójnego plusa minus 60%. Także znawcy sprzętu, widząc taki efekt, naprawdę otwierają oczy, a użytkownik może na tym tylko skorzystać. W tym miejscu, w którym obecnie stoimy, padł jakiś rekord Guinnessa. O co chodzi konkretnie? Mamy tutaj konstruktora tej karkołomnej konstrukcji, który będzie chciał pokazać na żywo, że na działającej pralce nie jest to żaden trik, nie ma tam żadnych klejów, po prostu pralka stoi, konstrukcja będzie stworzona. Lodówka to dzisiaj nie tylko lodówka, mam nadzieję, że tą funkcjonalność zachowa. Pokazujemy w tym roku drzwi, które są przeźroczyste. Możemy bez potrzeby otwierania tej lodówki za pomocą dwóch puknięć w drzwi zobaczyć, co się dzieje w środku. Nie musimy otwierać tych drzwi, wówczas nie wymienia się ciepło, które jest na zewnątrz z zimnym, które jest w środku. Te transparentne drzwi są wyświetlaczem multimedialnym, w którym jest obecnie zainstalowany system operacyjny Windows 10. To nam pozwala skomunikować się z urządzeniem za pomocą smartfona. Możemy sprawdzić, co się dzieje w środku, gdy też jest kamera, co możemy kupić. Możemy zostawiać domownikom komunikaty o przyszłych zakupach. Możemy ustawić sobie licznik czasu gotowania. W bezpośrednim porównaniu, jak to rozwiązanie z linii LG Signature wypada w porównaniu do tego, co pokazał Samsung w tym roku? Oni także zainwestowali w kierunek, nazwijmy to, multimedialnych lodówek. Czym się wyróżnia Wasz sprzęt w takim razie w porównaniu do tego, co oni pokazali? Widać gołym okiem, że sprzęt, który pokazujemy, ten panel jest dużo większy. Poza tym on jest transparentny. On jest także drzwiami, nie tylko urządzeniem. Także różnica jest zauważalna dla klienta i myślę, że klient na pewno zobaczy, że to jest coś, co chciałby mieć.